Siema, z tej strony Demon, a to jest aplikacja, która pokazuje wam, za ile wygranych dostaniecie daną skrzynkę. No i jak wygram teraz, to aplikacja ta mi pokazuje, że dostanę legendarną skrzynkę w Clash Royale, oczywiście. No i ustalmy taki próg, że jeśli będzie 80 subskrypcji do moich urodzin, a moje urodziny wypadają 15.10, czyli 15 października, to 80 subskrypcji i od razu otwieram legendary, ale musi się plus jeden dzień jakby zrobić, jakby minąć ten, jakby się otwierało, jakby wiecie, takie, że mija wam czas, że no wiecie jak działają testy w Clash Royale, więc co, ja puszczam intro, no i widzimy się na moim koncie, w którym ma się pojawić, jak wygram jedną walkę, legendary chest, ale zagram 2 na 2. Zobaczymy, czy mi wyskoczy. Jeśli wyskoczy, nie usuwam aplikacji. Jeśli nie wyskoczy, usuwam. Jeśli wyskoczy, nie usuwam. Taka jest zasada, że no, jak wyskoczy, nie usuwam aplikacji, jak nie wyskoczy, usuwam tą aplikację i nie polecam. Więc puszczam intro, no i widzimy, bo długi wstęp, bo się cieszę, że mogę mieć legendary chest, ale wiedzę, że wyskoczy, a nie to fake, że nie będzie fejku, że nieprawda, że mi wyskoczy. Jeszcze sobie tutaj odświeżę, zobaczmy, no i widzimy się za chwilę. Okej, więc czekamy minutę 20, żeby nam się miejsce zwolniło, nie będę otwierał. Kolega mi pokazał aplikację, nazywa się ona, może wyjdę z gry i wam pokażę. Starfire, no i ten, jak się to robi, wchodzi, znaczy ściąga się Starfire, klika się, wiadomo, no i żeby wyskoczyło to, to trzeba wprowadzić, tam chyba jest na początku coś jakby coś jakby no, że musi wpisać, no i wpisuje taki kod, no i wam wyskakuje kod, możecie znaleźć, już wam mówię gdzie. Kod można znaleźć tutaj, jak macie nazwę Demon, to macie tutaj hashtag, znaczy kratka, no i tutaj macie cyferki. No i tu możecie zobaczyć moje statystyki, kiedy dostanę legendarną, kiedy dostanę Magicala, kiedy dostanę Super Magical. 80 subskrypcji i otwieram od razu, tylko plus jeden dzień, bo musi się zrobić ten legendarna skrzynka. Dobrze, więc zrobiłem, otworzyłem i jest miejsce, slot, chest slot. Zagramy sobie tym deckiem moim. Mam deloga, no i uruchamiam walkę, no i gramy. Sorry.
sorry, odłączyło, sorry, ale się połączy, o, się połączy i gramy, gramy. Trochę przyspieszone. Okej. Dam balona. Skelety, skelety, szybko, skeletki. Royal. Royala, ubijać, Royala. Royala, ubijać. Co z nim? On mi nie pomaga. A jak nie teraz wygram, to wygram. To wygram w następnym meczu, bo jak przegram, to nie tracę tego. Szansę na legendarną. To działa tak, że. Jakby wam to wytłumaczyć, że. Trzeba mieć po prostu miejsce. W swoich skrzynkach jakby miejsce w tym miejsce no slocie miejsce po prostu żeby moglibyście zrealizować cel. Może jak nie wygram teraz, to wygram w następnej walce. Więc została minuta. Przegrywam 1-0. Przegrywamy 1-0. I uderzy balon. Balon na pewno uderzy i mamy 1-1. Na stówę już wiemy. Będzie 1-1, ale co dalej? Zostało 30 sekund. Zależy mi na wygranej, bo legendary chest, a mam jedną legendę, Fartem, którą chyba nie powinienem mieć, ale Fartem, skrą chesta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dogrywka, dogrywka, dogrywka. No nie, no nie, Royal nam zniszczył. No nic, ale nic nie szkodzi, bo możemy jeszcze zdobyć legendarną skrzynkę, więc... No, rozłączyło się, przepraszam, problemy techniczne, łączy się. Już, 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 macie tutaj odczyt tego. Nie. Aj, nienawidzę strzałek. Jak są strzały, to ich nienawidzę. No nic, trudno. Wypadałoby zdobyć tego legendarnym. Tak, co tu dać, bo jestem na razie zgubiony. Co dać? Range. Półtorej minuty. O, daj minionki. No dawaj te minionki. Są minionki. I teraz range. I minionki wybuchną. Świetnie. I minionki wybuchną.
Dart Price. Nie lubię tej princeski, bo czasami jest ona pomocna, ale ma swoje te potrójne strzały, ale ta princeska... No. Przepraszam, ja na łącu działam i dlatego może tak działać, ale już wam pokazuję sytuację, jaka jest na chwilę obecną. Jest 2-1 i wygrałem, a żeby przypieczętować 3-1. Legendary, legendary, legendary chest. Wygrałem! Brawo! Legendary! Rozłączyło. Zaczekajcie. Niech się podłączy. Legendary chest. Naprawdę. Serio. Legendary chest. Więc... Ale to legendary chest z każdej areny, więc mogę nawet zdobyć Lumberjacka, Bandit, Mega Knighta, więc zażyczyłbym, zaraz powiem, jakie legendy lubię, które nie lubię, więc 80 subskrypcji i otwieram legendary, i otwieram. Albo na urodziny specjalny odcinek i dobiję Giant Chesta i będzie Legendary plus Giant Chest. Nie usuwam tej aplikacji, ta aplikacja jest na like. No. Więc jakiej legendy bym nie chciał? Lawy bym nie. Nie lubię lawy. Graveyard? No lubię. Ice? Lubię. Parki lubię, Miner lubię, Princeski nie lubię, Nightwitch no trochę lubię, Bandit to jest dla mnie najlepsza i Mega Knight, no takiej sobie, ale nie lubię Lawy i Princeski, więc proszę, trzymajmy kciuki za Elektro albo Lumberjack, proszę. Bo bym zamienił z Rangem i bym miał Lumberjack plus Balon plus Wizard. No, więc albo Fireball. Więc 80 subskrypcji i otwieram legendarną. Nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę. Znaczy, ja tak sądzę sobie. A to jest fake. Ja tak sobie przeszukałem. Fake. A tu nie fake. Legendary. Legendary chest. Pokażę wam statystyki i kończę odcinek, bo mózg rozjechany. No naprawdę. Legendary chest. Albo go zostawię i będę nabijał dalej legendary cesty i chyba zrobię, bo jak patrzyłem na openingi, to znaczy ilość legend, no wiadomo, że może być dużo. Wiem, że długi odcinek, ale jaram się tym legendarym cestem. Screenshot. No i ja tak oglądałem u jednego youtubera, no i maksymalnie dwie legendary chest. Maksymalnie były w Polsce rekord. Znaczy legend więcej, ale legendary chest.
Więc nie wiem, albo go otwieramy 80, albo na urodziny, albo robimy podróż po 3 legendarne, albo 4 cesty. Jaram się tym, naprawdę, kończę odcinek na razie, cześć. Outro i nie wiem, gejbeny i legendarny cest, niech idzie w pokoju, dobra, cześć.